Dzień dobry moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie w 58 odcinku Pograjmy Gothic 2 Noc Kruka Atarian Edition, modyfikacji pełniącej funkcję dodatku do oryginalnej Nocy Kruka. W tym odcinku zaczniemy może od rozmowy z Lordem Hagenem, w końcu przyniesiemy mu dowód na istnienie smoków, a także raport o sytuacji w Górniczej Dolinie, który wygląda dość nieciekawie. Przynoszę ci wieści od Garonda. Proszę, kazał mi wręczyć ten list. Sytuacja jest groźniejsza niż przypuszczałem. Ale mów, co się dzieje w Górniczej Dolinie. Paladyni zabarykadowali się w tamtejszym zamku. Oblega ich horda orków. Wielu żołnierzy poległo. Zostało też bardzo niewiele rudy. Obawiam się, że bez odpowiedniego wsparcia ci ludzie nie mają szans. Znajdę jakiś sposób, żeby ich stamtąd wyciągnąć. Inos będzie ci wdzięczny. Bardziej niż jego wdzięczność, przyda mi się oko. Tak, naturalnie. Dotrzymam słowa. Weź ten list. On otworzy przed tobą bramy klasztoru. Porozmawiaj z Pyrokarem, najwyższym z magów ognia. Pokaż mu to pismo, a on zaprowadzi cię do oka. Jeszcze jedno, zanim pójdziesz. Weź tę runę jako wyraz mojej wdzięczności. W chwilach potrzeby przeniesie cię ona bezpiecznie do miasta. Muszę jakoś uratować tę ekspedycję. Musimy coś zrobić w sprawie tych smoków. Może oko Inosa zdoła nas jeszcze ocalić. Dobra, moi drodzy, tutaj załóżmy sobie od razu tą runę, no przecież przyda nam się taka teleportacja do miasta od razu. Co prawda o wiele bardziej pasuje mi ten system z Returnika 2.0, gdzie można było już od początku gry się przenosić. To przez to gra była, moim zdaniem, nabierała dzięki temu tempa, nie była jakaś taka bardziej żwawa, bo nie biegałeś 10 tysięcy razy w tej z powrotem do lokacji, którą już raz przebyłeś, prawda? Więc po prostu wystarczyło ci już odblokować teleport na początku i mogłeś to tam cały czas teleportować. To było moim zdaniem całkiem spoko. Moje zdanie i tak. Pogadajmy z Lutero, mamy w końcu dla niego pazury. Mam tu dla ciebie pazury bardzo niezwykłego zębacza. Moi klienci się ucieszą. Oto pierścień, który ci obiecałem. Dobra, teraz zobaczmy jego towary. Tutaj za bardzo... O, patrzcie, pas zręczności. O, ten jest ładny. Się może przydać, jak już ten... Skoro będziemy mieć lepszy pancerz, to możemy sobie wziąć. Tylko pierścień mocy, no już jest pierścień mocy jeden. W Gothiku, więc podejrzewam, że to jest jakiś chyba dodatek z Atariara. Tak podejrzewam, że ten pierścień to jest coś, co... Nie można wierzyć we wszystko, co się słyszy. To sobie po prostu podbijemy statystyki. Trzymam się od tego z daleka. Jest ten pierścień mocy, przecież mamy jeszcze jeden taki. Słyszę o tym po raz pierwszy. Co daje 3 siły. Mogę ci opowiedzieć. Dobra, o takich teraz podejdziemy sobie tutaj do Salandrilla, bo on też ma jakieś nowe mikstury. Bo nas czepi chyba nawet. Słyszałem, że byłeś z paladynami w Górniczej Dolinie. Jestem pod wrażeniem. Nie śpiesz się i spokojnie obejrzyj mój towar. Dobrze się składa, bo akurat mam coś wyjątkowego na sprzedaż. Pokaż. No i proszę, tutaj ma liksir zręczności i nic ponadto. Nic ciekawego. Tak jakby mnie to cokolwiek obchodziło. I my od razu. Oj nie. 60. Fajnie. I to jest prawda. Ciekawe też, czy będziemy mogli tutaj ich okraść, tą dwójkę, fajnie by było. Ciągle to samo. No, super. Elitero też. Nieźle. Ale teraz taka sprawa. Ja się pomyliłem w wczorajszym odcinku, już pisaliście mi to na kanale, na w poprzednim filmiku, ale już to wiedziałem, bo mi się przecież przypomniało. Przecież jest taka nowość w stosunku do oryginalnej Nocy Kruka, gdzie pancerze można kupić od handlarza. To jest coś nowego naprawdę, bo no, po prostu jeśli sprzedawałeś pancerz, to on znikał z eku handlarza i z twojego też, więc to było wtedy takie, wiecie, raz się pozbywasz, to już tak na zawsze. Ale przecież wiedział o tym wcześniej. Tutaj jest tak, że można sobie kupić pancerz, nie jeszcze jak mam nadzieję.
sprzedawaniem, ale jak widzicie jest tutaj zbroja myśliwego, to jest nowy pancerz na ten rozdział i wzmocniony skórzany pancerz to jest zbroja oczywiście z po na drugi rozdział. Mogę wam pokazać obydwie. Będzie to tak samo na ten na, w recenzji, żeby przedstawić tę ścieżkę niby bezgildyjną. Nie wiem, czy to jest naprawdę tak potrzebne, ale no widzicie, tak mniej więcej te pancerze wyglądają. No to teraz założyliśmy sobie ten. Teraz tak. Do kogo możemy jeszcze iść? No na pewno do Konstantina, w końcu powinien mieć jakieś roślinki fajne. Tutaj zobaczmy, co ty tu masz. Hej, ty! I niszczył wszystko, co inno. Pokaż. No proszę, szaf królewski. I gominia jako ta, miło. Lub się stwora też kupimy. To chyba z wiadomych przyczyn. Tego przyciemnego używa też. I to było chyba wszystko. Zapiszemy znowu, żeby mogą sprawdzić, czy go okradniemy. No. Teraz pójdziemy do Kawalorna oddać mu właśnie jego sakiewkę z bryłką rudy. Ale tam, gdzie stanął Adanos, w twojej chacie, w górniczej Julii. Albo samą bryłkę rudy już otworzyli. Tak, nie mieli żadnej władzy. Udało ci się to znaleźć? Jeżeli mówisz o torbie pełnej rudy, w miejscu tak, tym ład i chaos współistniały w harmonii. A czego mógłbyś potrzebować tak z tej starej chaty? Powstało nic nam morze. Nie zostało. Masz ją ze sobą? Dam ci za nią 100 sztuk złota. A z morza wyłonił się ląd. A na lądzie powstało wszystko, nie, ale mam kawałki co żywe. Rudy. Też dobrze. Rośliny i zwierzęta. A dlaczego ją zostawiłeś? Wilki kto mógłby i przypuszczać, że w Korinisie ruda jest tak cenna? A na samym końcu powstali w Kolonii za głupi kawałek ludzie. Rudy nie dostałbyś nawet miejsca Adanos do spania. Adanos cieszył w porcie się można ze dostać po głowie za kawałek rudy. Powstało. A swą miłością darzył jednakowo wszystkie rzeczy. Daj ale gniew Beliara był tak wielki, że przemierzył on masz całą ziemię, by znaleźć bestię. Dziękuję. No spoko. A gdy do niej przemówił, tutaj co mamy jeszcze, stała ten? Się ona jego sługą. Wow, 170 sił, nieźle. W nią teraz udamy się do Hanny, bo przecież ona też ma dla nas zadanie w tym rozdziale. I teraz tak, zapomniałem jeszcze wspomnieć, co o tym wiem pancerzu. On jest autorstwa bodajże Rysy, ale teraz na potrzeby jakiego moda on powstał, tego nie jestem chyba w stanie powiedzieć, nie pamiętam naprawdę, ale to jest ten tekstura jest chyba autorstwa Rysy, jeśli się nie mylę. Jeśli chodzi o tym zbroję myśliwego, całkiem fajna. Jak ci idzie? Nie wyglądasz na osobę, która przejmuje się cudzymi zmartwieniami. Tak, pewnie. Nie ma problemu. Wiesz, życie jest pełne niespodzianek. Ostatnio robiłam porządek w moich rzeczach i znalazłam parę starych map, które sprzedałam kartografowi Brahimowi z portu. Niestety, niedługo potem zauważyłam, że brakuje mi pewnego dokumentu. Przypuszczam, że jakimś cudem dostał się pomiędzy mapy. Czy mógłbyś go dla mnie odzyskać? Zobaczę, co da się zrobić. Jesteś taki słodki. Powodzenia. Jeśli Hanna, proszę. Jeśli przyniesiesz mi ten dokument, dostaniesz ode mnie nagrodę. Dobra. Teraz mi się przypomniało przecież, że mieliśmy jeszcze podejść do Watrasa i wziąć od niego lekarstwo dla Hildy, prawda? No i zaczepimy tutaj jeszcze Zurisa po drodze, żeby zobaczyć, czy on nie ma dla nas jakieś ciekawe mikstury do wypicia. Dobrze by było. No dobra, niech będzie. Swoją drogą sporo mamy tej many jak na osobę nie grającą magiem. 106 punktów, naprawdę nieźle. I to nie jest tak, że cokolwiek jest chyba z Atariara, bo to wszystko mam z grzybów, z tabliczek i tak dalej, więc naprawdę sporo jest many do zdobycia w podstawowym gotiku. W sensie nocnika. Żona Lobarta Hilda zachorowała. Co? Znowu? Ta biedna kobieta powinna bardziej na siebie uważać. Jeszcze jedna ciężka zima, a odejdzie z tego świata. Dobrze, dam jej lekarstwo, które zmniejszy gorączkę. Skoro już tu jesteś, mógłbyś jej zanieść lekarstwo?
Dobra, nie wiem jeszcze, czy już zebrałem wszystkie kamienne tabliczki. Wydaje mi się, że tak, ale no wiecie, no. Muszę to sprawdzić poza zapisem na zasadzie go to wop i wpisać nazwę tej tabliczki, żeby sprawdzić, czy nie leży gdzieś na terenach Jarkendaru, Korinic czy Górniczej Doliny. No i to będzie taka, no więcej nie dam rady zrobić, bo nie przenosi mnie na przykład do takich, co są w jakimś kufrze, coś takiego, ale mogę sprawdzić takie, co leżą sobie spokojnie na ziemi. Myślę, że nie, raczej nie, ale... No i wtedy po prostu wymienię te tabliczki na manę i też będzie taka stała liczba tych... Ile maksymalnie tej many można wyciągnąć z tablic, 4 kamień tabliczek. Źle się czujesz? Nie. Aha, to już oglądałem. Przyniosłem twoje lekarstwo. Czytałem. Naprawdę. Gdyby wszyscy byli tacy uczynni jak ty... Strasznie ci dziękuję. Mam nadzieję, że tych kilka monet wystarczy. Dobra. Biegniemy dalej do Brahima, wyciągniemy od niego mapę. A tymczasem może poruszymy temat, jaki użytkownik, teraz muszę sobie powiedzieć jego... Sprawdzi jego nick, Nerku, powiedział. Generalnie cieszę się, że mamy kolejną osobę, która dołączyła do naszego grona widzów. Trochę żałuję, że cię nie było wczoraj na streamie. Swoją drogą dziękuję wszystkim za udział. To był chyba stream, który osiągnął największą oglądalność póki co, czyli innymi słowy, zainteresował was ten challenge. Myślę, że spoko. Nie, powinienem dać radę bez jakichś tam większych problemów, ale no wiadomo. Co więcej. Za chwilę do siebie Nerku przejdę, tylko tak, chcę tylko jeszcze powiedzieć o tym streamie. No generalnie strasznie dużo razy musiałem wyjaśniać, że bo ludzie kupowali. Pójdziesz magiem ognia, a przydać się runa stworzenia goblina. Ale ja przecież mówiłem, że ten let's play polega na tym, że ja będę przecież grał jako osoba będąca całą grę siepę w ręku i ubraniu rolnika, no, więc nie ogarniam trochę was ludzie, no ale dobra. Teraz zmieniłem trochę opis na streamie, żeby to już było zaznaczone, żeby już nie było takich pytań, no ale zobaczymy. Pewnie jeszcze będą. Teraz tak, patrzcie, tu jest Gerbrand. A sobie podbiegniemy do Brahima. Pokaż. Wiedziałem, że to cię zainteresuje. Co to jest? Cóż, ta stara mapa, którą właśnie kupiłeś. Znam takich jak ty. Nie przepuścicie żadnej szansy na znalezienie bogactwa. A czy to źle? Dlaczego nie zatrzymasz jej dla siebie? Jestem już stary i czasy, kiedy wypuszczałem się na dalekie wędrówki, dawno mam już za sobą. Zostawiam to młodszym. Co to za mapa? Wygląda na to, że pokazuje, jak dotrzeć do skarbu. A ty wyglądasz mi na osobę, która dość poważnie traktuje takie rzeczy. Skąd masz tę mapę? Znalazłem ją w stercie staroci, które niedawno kupiłem. Sprzedawca musiał ją przeoczyć. No to... Przyjdź do mnie później. Dobra, teraz pójdę do tej Hanny i tam dam jej tę mapę całą. Aha, jeszcze nie wiem, czy się mierzyłem z Alerikiem na sterydach. Chyba nie mogłem przecież, bo kiedy? Bo w drugim rozdziale jeszcze nie walczy z nami, dopiero w trzecim podchodzi jeszcze raz. A jeszcze jest tutaj, spoko. Jak leci? Chcesz znowu stanąć przeciwko mnie? Sądzę, że w międzyczasie stałem się lepszy. Chcę z tobą walczyć. Walczę tylko... Aha, czyli już jednak po czasie, no dobra. To dobrze wiedzieć. I pójdziemy sobie do Hanny, która przecież chce ten dokument zobaczyć. Tymczasem... witamy tego Nerku w naszej rodzinie i odpowiadamy na jego skargi, zażalenia. Odcinek spoczko, ale mam kilka uwag. Jesteś za głośno i jednocześnie gra jest za cicho. Tutaj powiem, że to jest kwestia mocno dyskusyjna. Niektórzy narzekają z kolei czasami na to, że ja jestem za cicho, a gra jest za głośna.
potem z kolei na opak. Teraz niby się wydawało, że wszystko jest w porządku, ale teraz pojawiasz się ty i też masz coś do dodania. I teraz pytanie, czy masz rację? Zobaczymy, pogłosiłem specjalnie dla ciebie. Pogłosiłem specjalnie dla ciebie dźwięki w grze i zobaczymy, jak to wypadnie. Wymusisz swoje własne przeznaczenie. Przez ogień i śnieg, przez lód i płomienie. Ludzie w obcych zbrojach, bagno, jaszczury oczekują cię. To wszystko. Nie widzę nic więcej. No i dobra. Tutaj podbiegniemy do Hanny z kolei. Czy chodziło o ten dokument? Tak, właśnie o ten. Dziękuję ci. Gdzie moja nagroda? Nie tak szybko. Oto twoje pieniądze. O, wiecie co mi się powinno jeszcze udać dać radę zrobić? Okraść Lechmara. Przecież ja mam 60 tutaj zręczności, to powinno mi starczyć sam raz do okradnięcia tego pajaca. I oczywiście damy po kolei Torbenowi, Koragonowi i Hannie książeczkę dłużników. Nie jest to może bardzo uczciwy sposób, no ale wiecie, no to też... Powinno też tak działać, że... Jakiś drań ukradł moją księgę rachunkową. Nie miałeś z tym chyba nic wspólnego, prawda? Ja? Nie. Tak, tak, oczywiście. A teraz wynoś się stąd. Tutaj na jego oczach przeczytam sobie księgę rachunkową Lechmara. Jak się to nazywa? Długów, dobra. Umowy i długi, ja miszczorbię stolarz z Korini, jestem winien szanownemu panu Lechmarowi 200 monet, to jak Koragon, właściciel gospody w Korini, jestem winien szanownemu panowi Lechmarowi 150 monet, a gdzie jest od Hanny? Halo, halo, czemu ja nie mogę jakoś tego przewinąć? Nie da się. Nie wiem, o co chodzi. No i mi się wydaje, że te księgi są jakieś takie ucięte i nie umiem tego wyjaśnić logicznie, czemu tak jest. No ale dobra. Hej! Mam tutaj księgę rachunkową Lemara. Skąd ją masz? Powinno cię raczej interesować to, że jest w niej twoje imię. Daj mi ją. A co dostanę w zamian? Nie mam żadnych pieniędzy i nie mogę ofiarować ci nic więcej niż moją najszczerszą wdzięczność. Dobra, tutaj trzeba się przespać, bo już jest za późno, żeby... móc nim handlować. Chwila. Okradziemy. Dziękuję. Ja też dziękuję. Ty mały, patrz siebie, cholera. Złodzieju. Kiedy ostatni raz zapisaliśmy? O, tego żem się nie spodziewał. Dobra, widzę, że... Nikt nie zauważył. Spoko. Chyba ci będzie. Czemu nikt mnie nie słucha? Zapomnienie. Mamy zapomnienie, czy nie mamy? Czy to jest tyle zaklęć? Dobra. To było oczywiste. Nikomu tego nie powiem. O rany, moja głowa. Słyszę o tym po raz pierwszy. Chwila. Dziękuję. Dobra. To spoko. Trzeba się przespać. Może w łóżku Konstantina, co mi tam szkodzi. Nie mów. Nie wiem, czym on się tak denerwuje. Odłóż broń! Spryciarz. Dobra, teraz do Torbena. Weźmiemy sobie tą księżyczkę. No właśnie, takie rzeczy mógłby poprawić właśnie Atariarze twórca, że nie można tak sobie po prostu odkupić tej księżyczki i tak dalej. Oczywiście to można też bronić tym, że to gracz powinien zachować się uczciwie, ale też czemu? Mam taką możliwość, to nie jest jakieś biczowanie ten i tak dalej, więc...
że przemierzył on całą ziemię, by znaleźć bestię. Tutaj jest to nieprzemyślane, powinno być tak, że jest najpierw ta jedna opcja, a dopiero potem pojawia się ta druga, ale dobra. Popatrz, co tutaj mam. Ha? To spis dłużników Lemara. Co masz zamiar z nim zrobić? Oto twoja księga. Dzięki. Ratujesz mi życie. Lemar bywa niebezpieczny, gdy w grę wchodzą jego pieniądze. Oto nagroda. To ostatni łyk. Pokaż mi... Dobra. Wbijemy sobie to od razu. Kolejna mana. Mógł on naprawić szkody wyrządzone przez Beliara. Nie wiem, czemu tutaj jest to tak dostosowane, że nie pokazuje, że dostałem punktów trafień i many na jednym w jednym miejscu. Jednaką czcionką, no ale dobra, niech tam będzie. Sporo, silni już jesteśmy swoją drogą, naprawdę silni. Zobacz, jaką książkę znalazłem. To księga rachunkowa Lemara. Skąd ją masz? No... To dobrze, że Lemar już jej nie ma. Jednak czułabym się lepiej, gdybym mogła ją zatrzymać. Proszę, weź tę księgę. Dziękuję. Przyjmij to w nagrodę. Co to jest? To klucz do bram bogactwa. Dobra, a właśnie, wiecie co zrobimy? Prześpimy się do... Aha, ja mam przecież... W ogóle nie sprawdzałem tego kożucha, a przecież mógłbym z niego na lecie korzystać. Prześpimy się do 12 i będziemy walczyć z tym... będziemy walczyć z Alerykiem na arenie. Śmierć przez powieszenie. Egzekucja odbędzie się za parę dni, a jej dokładny termin zostanie wkrótce ogłoszony. Dobra. Godzina 12, tak. No to możemy iść się bić z tym. Tutaj możemy jeszcze okraść tych NPC. Hej! Aha, dobra. Rangar. Hej! Aha, ty chyba też nie... No właśnie. To Ulf. Dobra. Fajnie. Teraz sobie zeskoczmy tutaj. W ogóle wiecie co, ja nie gadałem z nikim chyba o zaginionych. Znaczy z większością ludzi nie gadałem o tym, że życie są zaginieni, uratowani. To było niezłe. To było szybkie. Tak, kolejna uwaga od Nerku. Podoba mi się, że odwołuje się do komentarzy, ale dobrym pomysłem jest, by zadawanie jakichś konkretnych pytań do widzów, i odwołanie się do ich odpowiedzi na odcinku. Wiesz co, masz rację i czasami tak robię. Czasami mam jakieś pytanie, jakiś pomysł na pytanie i odnośnie na przykład gry czy coś, to zadaję je, albo czy coś wam się podobało, albo coś nie, jak się zachować, coś to... Chwila. To właśnie ten... Został osądzony w imieniu. No właśnie się pytam, ale tak generalnie nie mam cały czas jakichś pytań, więc. Ale to było łatwe. Więc po prostu to nie mam takiego pomysłu. Dobrym pomysłem byłoby tworzenie fanpage'a do, lub grupy na widzów. Wiesz co, to jest prawda. Z drugiej strony jednak mam 800 widzów. 838 z dniem wczorajszym. I po prostu to jest też bezcelowe działanie z tego względu, że. Fanpage to fanpage i wiesz, zawsze jest tak, że na fanpage'u jest mniej widzów niż na YouTubie. Więc powiedz mi stary, ile by też mogło być tych... Ile też by mogło być lubiących mnie na fanpage'u? Bardzo niewielka grupa, więc tak trudno, trzeba mówić o jakimś stałym informowaniu widzów i tak dalej. Dobra, jakbym przekroczył tam na przykład próg 2000 widzów, nie ma problemu, założyłbym fanpage'a z miejsca, ale przy 800 naprawdę nie ma sensu. Streamy są przeważnie weekendy, albo ich nie ma, ale tak przez tydzień to tylko jak są wolne czy coś święta, to może wtedy. I zawsze o godzinie 19, chyba że nie wiem, ogłoszę, że będzie wcześniej czy coś i tak dalej, ale tak naprawdę to nie ma potrzeby zakładania fanpage'a. Mój łeb! Chwila! Został osądzony w imię Inosa. Myślę, że już dość, wygrałeś. Nie zrozum mnie źle, ale we łbie nadal mi się kręci po poprzednim razie. Wróć do mnie później, a w międzyczasie trochę potrenuję. No dobra. Teraz sobie wezmę... Tekstura szybkości. I biegniemy do...
Montiego, bo nie jestem pewien, czy gadałem z nim, dlatego warto by było to sprawdzić. Znaczy Morty, no. To jest z tym Garbanzer. Co słychać? Monty wrócił! Przegląda właśnie plany. Może jednak uda się skonstruować ten statek? Widzicie, właśnie zapomniałem o tym pogadać z NPC-tami na ten temat, a przecież to jest ten. Hej. Z powrotem do pracy? A jak myślisz? A słuchaj, chłopie. Kiedy mnie nie było, te łachudry nie położyły jednej deski prawidłowo. Muszę pomyśleć, jak to wszystko złożyć do kupy. Dobrze. Nie będę ci przeszkadzał. Jasne. Bezpiecznej podróży. Co za dziwny śmiech. Ale możemy cię okraść. Super. Co prawda to było teraz ryzykowne, bo była kradzież dość ryzykowna, a ja znowu jakiś czas temu zapisywałem, no ale spoko. Teraz pójdziemy do Farima, bo on też przecież ma do powiedzenia w sprawie tych zaginionych. Nie wiem, jakim cudem w ogóle kompletnie o tej sprawie zapomniałem ostatnim razem, jak grałem, no ale dobra. Znaczy, jak byłem w ogóle w Korinie z ostatnim razem, jak ostatni raz grałem, przecież grałem cały czas. Sobie podbiegniemy i zaraz będzie. Wróciłeś? Słyszałeś coś o Williamie? Nie żyje. Spodziewałem się takich wieści. Dzięki, że wróciłeś, by mi to powiedzieć. Pójdę do knajpy i za część zdobyczy Williama wypiję za jego pamięć. Wiem, że on postąpiłby tak samo, gdybym to ja zginął. I jak tam ryby? Biorą? Bywało lepiej. Dobra, to się nie zmieniło. Teraz tak. Kogo, że mamy zaginionych jeszcze? No Lucia, to już jest sprawa załatwiona. Chodzi mi o zaginionych w mieście. Jest. Monty. Czy to Morty, nieważne. William był. Nie, to chyba wszyscy byli zaginieni z tego miasta. Poza tym, no to teraz idziemy na farmę Akila, to tam powinni być ten. No i tak samo on będzie od niego zadanie z tymi złodziejami owiec. A, no i zaczepimy sobie też Lorda Andre po drodze, bo przecież on też ma nam do powiedzenia ten coś w sprawie naszej wyprawy do Górniczej Doliny. Bo raczej my mamy coś do powiedzenia, a on będzie nam za to, on się oddzięczy jakąś inną gadką, no ale dobra. Chodzi o to, żeby wykorzystać ten lore i fabułę i dialogi Gothica w 100% w tej modzie. No tak, żebyście sobie przypomnieli, co tam się dzieje i tak dalej. Tak ten. Ej. To nie ma tu jeszcze. To ja musiałem już to wykorzystać, albo zapomniałem. Dobra, nieważne. Ech, Pek siedzi tam. Spoko. Tutaj już nic nie będzie do powiedzenia, no. Dobra, no to teraz pójdziemy na farmę Akila. Tutaj nie ma po drodze do roboty. Żeby to jakieś potwory na drodze, to też jest inna sprawa. Trzeba jakoś sobie umili mieć czas. Aha, no przecież będą, bo to jest poszukiwać, zaraz powinien wyskunować. Nie? A właśnie chciałem jeszcze założyć sobie lepszą. Aha, tylko magiczna jest kusza lepsza, no to. Nie będę nawet nic ten tutaj zakładał. To bez sensu. Ale pójdziemy sobie na tą farmę od Akila. Wykonamy kolejne zadanie. Ile mamy w ogóle minut? 28 minut, już za niedługo będziemy kończyć, no proszę. Pytanie, jak chcecie rozwiązać sprawę z... jak cię mogłem nie zauważyć. Jak chcecie rozwiązać sprawę z Bengarem? Znajdujemy mu osobę do pomocy, czy... Znajdujemy mu osobę do pomocy, czy po prostu... Cholera, czemu nie mogę ten... Czemu to tak w ogóle te dwa? Co to za pomysł? O, teraz trzeba. Szukamy mu osoby do pomocy, czy weźmiemy sobie wilka na pokład jednak? To jest w sumie wasza sprawa. Dostajemy zadanie tak samo bimbrownia wino. Dalej tu jesteś!
Jak widzisz, wciąż jesteś wściekły? Nieważne, zapomnij. Powiedz, byłeś ostatnio na farmie Lobarta? Może. A czemu pytasz? No, tak, tylko... chciałem po prostu porozmawiać z Wino o tej jego gorzelni. Gorzelni? Jakiej gorzelni? No, pewnie nie powinienem ci tego gadać. Wino zawsze bardzo zważał na ten swój mały sekret. Nieważne, już i tak się wygadałem. Wino ma w lesie ukrytą gorzelnię. Jakiś czas temu prosił mnie o coś, czym mógłby nasmarować wrota. A ostatnio sporo padało i brama zdążyła doszczętnie zardzewieć. Mechanizm się zaciął i teraz nie sposób dostać się do środka. Niezły numer. I co? Masz jakiś smar? Tak, pewnie. Łój kretoszczura. Obrzydlistwo, ale bardzo skuteczne. Używa się go do konserwacji dział okrętowych. Sprzedaj mi ten smar. To będzie trochę kosztowało, kolego. W tych stronach to rzadkość. Ile za niego chcesz? 100 sztuk złota? Zgoda. Proszę. O, rety. Wino mnie zabije. A, czyli ja tam chyba w ogóle nie byłem jeszcze. Śmieszne. To jest Akil. Hey. Czy wydarzyło się jeszcze coś nowego? Ostatnio ktoś kradnie mi owce. Nie mogę spać spokojnie. Przepraszam. Kto mógł to zrobić? Mam pewne podejrzenia. W jaskiniach w lesie ukrywają się jacyś paskudni osobnicy. Jakoś trudno mi uwierzyć, że żywią się jagódkami. Jestem prawie pewien, że to przez nich znikają moje owce. Jeśli chodzi o twoich parobków... Dzięki tobie wrócili. Jesteś odważnym człowiekiem. Proszę, weź to złoto, zasłużyłeś na nie. Czy coś jeszcze się działo? Ciągle znikają mi owce. Niedługo nie będę mógł nas wykarmić. Dobra, tutaj pogadamy z tymi szalonymi braćmi. Wracasz do pracy na polu? Mój wybawca! O. Dobra. No chyba mnie zaskarżysz do... O cholera, przestało mnie nagrywać. Kiedy? Czemu nie zauważyłem? Czy nie narobiłeś? Dobra. To jeszcze Telbor. Mam nadzieję, że to nie było dużo. Dobra, może tutaj zapiszemy znowu. Hej. Co za fail? Z powrotem na pole, co? Mój wybawca, niech mnie kule biją. Tak, wracam zmagać się z codziennym trudem. I z tymi dwoma kopniętymi braćmi. Nawet bandyci nie byli tak denerwujący. No ci bracia tutaj też są kopnięci równo, bo mają to samo do powiedzenia, o co chodzi, o co kaman. No ale dobra, to jest... Ej, szkoda, że nie można w biegu się leczyć, no ale już trudno. Nic nie widzę, nie mam zasięgu, spoko. Wykonamy zadanie jeszcze z tą owcą i zakończymy na tym odcinek. Wiadomo, żeby coś tu było do roboty. Te, koleś, chyba nie jesteś tu z powodu tej głupiej owcy, co? Ukradłeś owce z farmy Akila. I co z tego? Co mi zrobisz?
Oddawaj owce, albo dostaniesz po makówce. Patrzcie go, chłoptasiu. Właśnie ściągnąłeś na siebie mój gniew. O Jezu. Mnie zaskoczyliście. Chodź tu. Wrzodzie. Kurczę, nie spodziewałem się. Tak mnie zaskoczyli z tym swoim damage'em, aż byłem w szoku. Niczego tu nie znajdę. Chodźmy. Dobra. Wow, ale to było krótkie zdanie. Ale generalnie podoba mi się pomysł, nie, że trzeba odprowadzić tam owce do ten na farmę Akila. Wiadomo, że nie jest to jakoś fest, wybitne zadanie, ale jednak takie na swój sposób dość zabawne. W ogóle ten, bo ten tutaj farm, owca od Akila nie ma tej opcji z cześć owca, a potem dopiero chodź sam. Czy to jest tylko u Betsy, bo już nie pamiętam. Może to zmienili, nie wiem. Biegniesz? Świetnie. Mi teraz tutaj nigdzie nie padnij. Bardzo bym cię prosił. Dobra. Znalazłem złodziei owiec. Miałeś rację. To ci ludzie z lasu. Już nigdy cię nie okradną. Dzięki. Dziwny z ciebie najemnik. Nie taki jak ci, których znałem do tej pory. Weź to jako mały wyraz mojej wdzięczności za twą bezinteresowną pomoc. Bardzo dobrze. Tu masz kilka monet. Mam nadzieję, że to wystarczy. No i dobrze, moi drodzy, to będzie wszystko na ten odcinek. Liczę na to, że się wam podobało. Piszcie dalej w komentarzach, o czym mam rozmawiać. Jakieś macie zarzuty do powiedzenia. Mnie to bardzo cieszy, bo to dzięki temu utrzymuje się jakaś aktywność na kanale. To jest moim zdaniem bardzo spoko. Tutaj zabiję sobie jeszcze tego poszukiwacza. Cholera. Nie, zbliż tutaj deszczu ognia, błagam cię. Wow, jakby rzucił ten deszcz ognia, to przez to wyciąganie z... Wow, tego nie spodziewałem się kompletnie. No to, moi drodzy, to by było wszystko na ten odcinek. Liczę na to, że się wam podobało. Trzymajcie się wszyscy. Do zobaczenia. Cześć.